Emerytura może zostać zawieszona lub zmniejszona przez ZUS, jeśli senior, który dorabia doświadczenia, otrzymuje zbyt duże wynagrodzenie. Warto monitorować wysokość swoich zarobków. Zmieniły się progi, urzędnicy nie mają litości. Niskie emerytury zmuszają seniorów do podejmowania pracy zawodowej. Dodatkowe dochody stanowią istotną rolę w comiesięcznym domowym budżecie. Okazuje się jednak, że pozaemerytalna aktywność może skutkować utratą prawa do otrzymywania świadczenia. Emerytura może zostać zawieszona lub zmniejszona przez ZUS. Co kwartał ZUS dokonuje aktualizacji limitów dla emerytów, którzy nie ukończyli ustawowego wieku emerytalnego. Pracujący beneficjenci mogą otrzymać obniżoną emeryturę, a nawet ją stracić. Zmiany weszły w życie 1 grudnia 2020 roku. Każdy emeryt i rencista ma prawo do połączenia pobierania świadczenia z pracą dodatkową. To szczególnie ważne dla seniorów, którym nie udało się odłożyć wystarczająco dużego kapitału, co skutkuje głodowymi wypłatami. Najstarsi Polacy powinni jednak pilnować, czy ich pensja nie przekracza limitu ustalonego z góry przez ZUS. W przypadku przekroczenia limitu emerytura może zostać pomniejszona lub zupełnie zawieszona. Zmniejszenie grozi to osobom, których wynagrodzenie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, średniej krajowej. Jeśli wysokość wypłaty przekroczy wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o więcej niż 130%, emeryt musi liczyć się z utratą świadczenia. Są jednak dobre wiadomości, od grudnia limit jest wyższy o 101 zł brutto. Do końca listopada ubiegłego roku emeryci oraz renciści, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, mogli otrzymywać pensje w wysokości 3517,20 zł brutto miesięcznie. Wraz z początkiem grudnia limit zwiększył się do 3618,30 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie drugiego progu może skutkować decyzją o zawieszeniu emerytury. Do niedawna limit wynosił 6531,90 zł, obecnie jest to 6719,70 zł. Nowe stawki będą obowiązywać w styczniu i lutym. Pierwszego marca 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmie z kolei decyzję o ustaleniu nowych kwot. Świadczenie nie może być zmniejszone o więcej niż 620,37 zł dla osób pobierających emeryturę lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31 zł dla rencistów z tytułu częściowej niezdolności do pracy, a także 527,35 zł dla Polaków będących na rencie rodzinnej. Dorabianie bez ograniczeń jest możliwe w przypadku osób, które ukończyły 60 lat, kobieta, albo 65 lat, mężczyzna.
pobierania renty dla inwalidów wojennych albo inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Pobierania renty rodzinnej, która przysługuje po osobie uprawnionej do renty dla inwalidów wojennych lub rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową. Pobieranie renty rodzinnej, której kwota jest wyższa od emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Uważacie, że nowe limity ustanowione przez ZUS pozwalają Polakom na względnie swobodne dorabianie do emerytury?